Cześć, cześć, moi piwomaniacy. Dzisiaj będziemy degustować piwo. Piwo, które swoją nazwę mógłbym dedykować wszystkim politykom, wszystkim ludziom, którzy po prostu mają sprzeczne interesy i nie potrafią się dogadać w sposób kulturalny. Czyli to jest piwo Szanujmy się z browaru zakładowego. Co my tu mamy? Mamy 7,4% alkoholu, 18% Belgii, to jest piwo niepasteryzowane i niefiltrowane. Dlaczego je wziąłem? Bo jest z jaśminem i pomarańczą. I będziemy sprawdzać, czy faktycznie coś takiego jest, czy to piwo z browaru zakładowego będzie lepsze od poprzedniego, które piłem. No to otwieramy i sprawdzamy. To już na pierwszy rzut oka już ładnie zapachniało całym tutaj takim. Widać, nie ma tutaj ulania się piany, więc jest już plus. Bardzo mocno, intensywnie pomarańczowo. Jaśminu na razie tu nie czuję. Słodko, soczyście. Oj, 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 pięknie, bardzo pięknie. Dobra. Tu pomarańcza, ale taka już troszkę słabsza. Trochę takie zapachy przyprawowe. Trawiaste trochę bym powiedział. Może to jest ten jaśmin. Nie pamiętam, jak jaśmin pachnie, więc nie będę ściemniać, ale coś w tym jest takiego. Mandarynka, pomarańcza i takie właśnie aromaty dla mnie przypominające trawę, trawiaste. Może to jest ten jaśmin. Dobra, pijemy. Jak to mawia mistrz, o takie ipy walczymy. Przede wszystkim od pierwszego łyku bardzo mocna, piękna, intensywna goryczka. Delikatna baza słodowa, ale delikatna wręcz. Aromat pomarańczy jest i coś tam się pojawia takiego innego. Znowu goryczkę, trochę pojawia się pomarańcza. No i ta ziołowość. Więc jaśminu nie pamiętam, ale zakładam, że coś to będzie ten jaśmin. No piwo jest fenomenalne. Takie trochę nuty limonki. Bardzo dobre. I 7,4% alkoholu, no nie ukrywajmy, czuć to, ale piwo jest wybitne. Ale nie dla każdego będzie, ponieważ dla ludzi, którzy, dla cywili, nie wiem, tu trzeba by było zastanowić się, jeśli lubicie bardzo mocno goryczkowe piwa, alkoholowe, takie po prostu inne, takie po prostu nieszablonowe zdecydowanie. Dla Birgików zdecydowanie to piwo polecę, bo jest fantastyczne. I to tyle z oficjalnej degustacji. Tu jeszcze sprawdzimy na etykietę i opowiemy, co w niej tutaj mamy. Woda, słód jęczmienny, słód pszeniczny, płatki ryżowe, płatki pszenne, kwiaty jaśminu, skórka pomarańczu, chmiel i drożdże. Nie czułem takiej bazy słodowo właśnie pszenicznej. Ale to chyba dobrze, skoro to jest IPA. No to tyle. Trzymajcie się, subskrybujcie, piszcie komentarze i do usłyszenia w kolejnej degustacji. Hej!